Cześć, witajcie na moim kanale. Ci, którzy jeszcze nie zasubskrybowali, zapraszam do subskrypcji. Coś tam nowego się dowiecie, chociażby co. Kiedyś, słuchajcie, wkleiłem filmik odnośnie opaski trackera Luna S9, taki model. No i słuchajcie co. Minęło pół roku. To jest ta opaska, tutaj ładnie, pięknie. Tak jak widzicie tu. Minęło pół roku użytkowania tej opaski. No i co? Słuchajcie, problem się zrobił taki. Na początku od razu powiem. Często piszecie do mnie, jaka aplikacja jest do tego przystosowana. Tu macie aplikację. O, teraz widzicie, to jest nazwa tej aplikacji, która obsługuje tą opaskę łącznie z całym jej oprogramowaniem. Problem jest, słuchajcie, taki. Jeżeli takiej aplikacji nie macie, niestety opaski nie jesteście w stanie zsynchronizować, czyli jeżeli wyleci wam godzina na przykład, czy cokolwiek, niestety w żaden sposób jej nie ustawicie. Problem, słuchajcie, polega na czym generalnie zrobił się problem po pół roku eksploatowania. Obudowa elegancko wytrzymuje, jest metalowa, opaska wytrzymuje. Natomiast co? Żywotność baterii została ograniczona tylko i wyłącznie do 3 dni. Czy wy coś będziecie na tej opasce robili, czy będziecie ją tulili, czy głaskali, ona wytrzyma wam tylko 3 dni. Bez względu na to, co będzie na niej użytkowane. Natomiast problem się, słuchajcie, zrobił jaki? Opaska przestała być aktywna dla telefonu. To znaczy, telefon ją rozpoznaje, widzi coś tam na Bluetooth, że takie urządzenie jest powiązane, które można oczywiście zapomnieć w sensie ustawień Bluetooth, natomiast no, ni pierona nie ma możliwości, żeby zrobić więcej synchronizacji, więcej ustawień. Dlaczego? Dlatego, że aplikacja, która jest przystosowana do tego, nie widzi, słuchajcie, opaski. Opaskę, żebyśmy mogli synchronizować, ona musi być dla nas widoczna. Nie ma możliwości takiej w zegarku, bynajmniej producent nie przewidział, żeby wyszukać jakieś urządzenia, czy dać możliwość przypisania ponownie do Bluetooth, do telefonu. Słuchajcie, robiłem cuda nad taką opaską. Kurczę, zapomnij urządzenie, zmień nazwę i tak dalej. No i dalej niestety ta aplikacja, która jest, zgłasza problem, że jest brak urządzenia. Więc jeżeli macie problem tego typu, to no niestety teraz będziecie musieli ten filmik oglądać do końca. W każdym bądź razie, słuchajcie, rzecz jest jaka. Opaska, mankament się zrobił taki, że ona się nie chce połączyć, kij, mamy fajny, ładny zegarek. No tak, tylko że słuchajcie, zegarek sobie wziął godzinę z kosmosu. Nie wiadomo, do jakiego kraju się dostosował, do jakiej tej strefy czasowej. Niemniej jednak godzinę sobie ustawił taką zupełnie, która się nie pokrywała z żadnym zegarem, jakimkolwiek na świecie by nie był. No i co, pasowałoby tą godzinę chociażby dla zegarka ustawić, żeby mieć ładny zegarek, bo jako zegarek, słuchajcie, jest bardzo masywny. Masywny, solidny, nawet jeżeli te 3 dni wytrzyma, gdzieś tam pod USB się wpinamy, ładujemy i jest wszystko ok, nie? Natomiast jeżeli, słuchajcie, padnie wam bateria w takim zegarku i zostawicie go nieładowanego, to wiedzcie, że ta godzina wcześniej czy później wam się przestawi. Na jaką godzinę? Nie wiem, piszcie w komentarzach, co się wam stało, będziemy wiedzieli. W każdym razie, słuchajcie co. Żeby taką opaskę można było uratować, trzeba zrobić jej reset. Producent przewidział możliwość wyresetowania jej w oprogramowaniu, czyli wchodzimy w jej menu, wchodzimy tam to specjalne menu, takie ustawienia, które są. Natomiast no, z tych ustawień, słuchajcie, możemy sobie robić 1000 razy reset, a opaska po prostu, czy zegarek, jakbyśmy to nie nazwali, włączy się, wyłączy się, czy wyłączy się i włączy, a słuchajcie, wszystkie ustawienia oprócz godziny według mnie chyba zostają dalej bez zmian, bo dalej nie ma możliwości, żeby rozpoznać ten zegarek. No i co, słuchajcie, jedyna możliwość jest taka, jak już pobawicie się, pokombinujecie, będziecie mieli tą aplikację i nie uda się wam tej synchronizacji zrobić, niestety musicie się chwilę poświęcić, mieć troszkę cierpliwości. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, będziecie musieli ten nieszczęsny zegarek, czy nieszczęsną zegarko opaskę po prostu otworzyć.
Ja już tu, słuchajcie, mam ustrojstwo otworzone. Pokażę wam jedną rzecz. Zobaczcie, to jest szybka. To jest szybka właśnie z tego zegarka. To jest najnormalniej w życiu szkło. Ono jest, słuchajcie, podklejone. No i teraz jaka sprawa? Pasowałoby, słuchajcie, żeby taką opaskę podgrzać. Dlaczego? Bo tu mamy szkiełko, które jest po prostu wklejone od góry. Także jeżeli macie problem, to jest wklejone do otwarcia. Natomiast jeżeli nie dysponujecie na przykład pod ręką, na przykład suszarką czy czymś, co wam da temperaturę, to nie bierzcie tego na dogi, nie? No, bez przesady. W każdym bądź razie, jeżeli macie problem z otwarciem, to weźcie najnormalniej w życiu tą opaskę do góry nogami, czyli szkłem bierzecie w dół, jak jest ona cała zmontowana i sklejona. Dotąd będziecie, słuchajcie, tarli na jakimś materiale gładkim, oczywiście mówię, coś mięciutkiego, jakaś szmatka, aż będziecie czuli, że on zaczyna się robić bardzo gorący. Jak będzie bardzo gorący, to najnormalniej w życiu, tylko nie bierzcie tutaj od dołu, bo w dolnej części zegarka, czyli tutaj, gdzie macie tą bransoletkę zapinającą, charakterystyczny bądź guzik tutaj ten aktywny, który jest, macie tasiemki, więc żeby sobie tasiemek nie uszkodzić, jak macie gorące szkiełko, podhaczacie go od drugiej strony, samo szkiełko, patrzcie, to jest samo szkiełko cieniutkie, żebyście przypadkiem nie zrobili, obudowy nie otwierali, bo obudowy się otworzyć niestety nie da. To jest samo szkiełko, bardzo cieniutkie. To szkiełko otwieracie do środka. Po czym, co musicie zrobić? Pominę, że musicie mieć, słuchajcie, lutownicę, bo niestety bez lutownicy zrobić nic się nie da. Także ja sobie już włączę, żeby mi się zagrzała. No i to, słuchajcie, będziemy musieli zrobić jej twardy reset. Twardy reset, żebyśmy mogli zrobić, będziemy musieli odlutować baterię. No, podnosimy sobie, słuchajcie, wyświetlacz do góry. Tasiemka jest dosyć długa. Jak mamy podniesioną do góry, słuchajcie, tutaj mamy przewody zasilające. Jest czerwony i czarny przewód. Nie wiem, czy wy to widzicie. Może mi się uda to przybliżyć. O, kurczę, nie udało się idealnie. Może to przesuniemy tu. Nie, zniknęło na ekranie. Mamy tu. Tu w tym miejscu macie czerwony i czarny przewodzik. No i kurka. O, teraz to zobaczycie. Nie przejmujcie się wyświetlaczem, tasiemka jest długa. I tu będziemy musieli najnormalniej w życiu ten przewodzik odlutować. Poczekać chwilkę, po czym przelutować ponownie. W ten sposób, słuchajcie, tylko i wyłącznie jesteśmy w stanie zrobić twardy reset. Innej niestety możliwości nie ma. Tak to właśnie wygląda przez cudownego producenta, który zrobił reset. Tak, oczywiście zrobił reset, ale oprócz ustawień zegarka, czyli ustawień daty i godziny na 00, gdzie i tak nic nie zrobicie, to nie zrobicie nic, bo najnormalniej w życiu się nie da. Dobra, zaraz zobaczymy. No, może myślę, żeby się już udało. Dobra, opaskę mam już rozpiętą. No, kurczę, patrzcie. Przewodzik odlutowałem, a mimo to się dotknął. O, mamy przewodzik w górze. I teraz będziemy musieli chwilkę poczekać. Niech się nam ładnie wyresetuje. Słuchajcie, jeżeli będziecie już taką opaskę zaklejali, to musicie sobie załatwić klej, czy pożyczyć od kogoś kapeczkę kleju takiego, który jest do... No, słuchajcie, do zaklejania wyświetlaczy, czyli musicie poprosić jakiegoś kolegę znajomego, kto po prostu robi telefony komórkowe. O.
przewodzik mamy przylutowany. Zobaczymy, czy się nasze opasko zechce włączyć. Słuchajcie, przewodnik się nie przylutował. No i słuchajcie, muszę odebrać telefon, także poczekajcie chwilkę, zaraz się spotykamy. No i dobra, słuchajcie, miałem krótki, szybki telefon, musiałem odebrać. No i bierzemy się teraz, opaskę mamy złożoną. Bierzemy się za włączenie. Proszę bardzo, co prawda baterię mam rozładowaną. O, ale tak jak widzicie, zegarek się uruchomił. Czyta nasza opaska. I wszystko nam działa. Teraz słuchajcie, zostanie co? Podkleić wyświetlacz. Znaczy może nie wyświetlacz, tylko samą tą szybkę. On już coś sobie, nie wiem skąd on te parametry teraz już wziął, skoro ma dopiero 2 minuty pracy. W każdym bądź razie biorę się za, słuchajcie, przyklejenie tego szkiełka. Troszeczkę kleju pod wyświetlacz trzeba dać. Składamy go, cyk, i będziemy się mogli cieszyć dalej zegarkiem. Także słuchajcie, jak macie problem z tego typu opaską czy zegarkiem i nie będziecie mogli synchronizacji zrobić, no to niestety, słuchajcie, będziecie musieli otworzyć wyświetlacz, dostać się do środka, rozpiąć baterię, bądź chcecie baterię wymienić na przykład na większą pojemność, żeby Wam dłużej wytrzymywał. Także słuchajcie, jak filmik się komuś przydał, bo nie będę już pokazywał, słuchajcie, kwestii zamknięcia, bo wiadomo, że trzeba wyczyścić tutaj troszeczkę tą wódkę z kleju, bo to jest troszeczkę kleju takiego, który jest podwójny. Chociaż zaraz, słuchajcie, zrobimy sobie eksperyment. Nie będziemy eksperymentowali. Kapeczkę kleju trzeba dać, podkleić. Być może i udałoby się, słuchajcie, to zamknąć bez kleju, bez takiego nowego. Ale jeżeli on ma być szczelny, tam się woda ma nie dostawać, no to pasuje troszeczkę jednak tego dać i skleić. Także jeszcze raz, słuchajcie, zapraszam do subskrybowania kanału. Przekonać się, czasem to pomoże. Jak się filmik komuś przydał i macie problem z tego typu rzeczą, to piszcie. No i oczywiście liczę na łapeczkę w górę. No i cóż, mogę życzyć miłego użytkowania dalej. No i cóż, dzięki, do zobaczenia, cześć. Słuchajcie, pozwoliłem sobie jeszcze wrócić, mimo że się już pożegnałem z wszystkimi. Słuchajcie, klej, jakiego ja używam do sklejania wyświetlaczy szybek, to jest tego typu. Troszeczkę posmarowałem, no i teraz chcę Wam pokazać już ten moment ostatniej fazy zamknięcia, żebyście widzieli, że to faktycznie jest zrobione i działa. O. Klej się jeszcze czepia. Dobra, tak jak widzicie, dotyk działa. Jak książka pisze, zegarek normalnie funkcjonuje. Także słuchajcie, myślę, że komuś się filmik powinien przydać. Jeżeli macie problem tego typu, to już będziecie wiedzieli, jak go rozwiązać. O. Także jeszcze raz, łapeczka w górę, dziękuję z góry za to. No i cóż, do zobaczenia w jakimś następnym filmie. Cześć.